Paco Power, System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Moim gościem podczas finałów Mistrzostw Okręgu Lubelskiego jest Angelika Kowalewska, najwierniejsza kibicka pięściarstwa, najwierniejsza kibicka klubu sportowego Paco, dlatego że z klubem sportowym Paco związana jest już od lat. Boksuje u nas pod okiem Karoliny Michalczuk i trenera Władysława Maciejewskiego. Jesteś tutaj od piątku? Tak, od piątku. Wygraliśmy od piątku, tak. Twój głos już został mocno nadszarpnięty, tabletki do ssania na gardło już zużyte. Razem z Karoliną kibicujecie wszystkim. Jest ponad 20 zawodników. Od piątku tak naprawdę było co oglądać. No było. Fajne były walki, no ale też dużo chłopaków od nas, znaczy no nie dużo, kilku nie miało z kim walczyć. Na przykład nasz Goliat kochany, nie miał z kim walczyć, no tak. Siedziałaś i dopingowałaś, krzyczałaś cały czas. Właśnie cały czas krzyczałam, dlatego straciłam głos, ledwo co mówię. Miało ci dzisiaj nie być, miałaś być zupełnie gdzie indziej, ale jednak... To Karolina powiedziała, że się zabierze, tak? Miałam jechać do Warszawy, ale powiedzieli, że muszę być, więc jadę zaraz po zawodach. Powiedz mi, Angelika, już długo trenujesz boks u nas, prawda? No, zaczęłam 6 lat temu. 6 lat temu z drobną przerwą i znowu wróciłaś. Miałam przerwę pół roku i wracam powoli do formy. Ale też miałaś swoje debiuty i pojedynki w ringu, więc wiesz, jak to jest. No tak, wiem, to było dawno, ale to jest zupełnie co innego. To jest ciężko, ale trzeba trenować i dążyć do swoich celów. No i na pewno takie rozbicowanie się przydaje, bo jednak słyszy się z ringu to, jak ktoś krzyczy twoje imię, prawda? Nie, no oczywiście, doping jest bardzo ważną rzeczą, bo ta osoba się bardziej spina i zaczyna pracować. Tak jak na treningu trener nasz dopinguje, krzyczy na nas, to się bardziej bierzemy na siebie. No to jest ważna rzecz, ma z kimś być z sercem. Angelika, kiedy się zobaczymy w ringu? Nie, na razie chciałabym, ale to jeszcze trochę. Na razie trenuję, wracam do formy. Dzisiaj są finały Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego. Bardzo dużo walk jest takich na dobrym poziomie i technicznym i kondycyjnym, ale dużo też walk było kończonych przed czasem. Tak, nie naprawdę fajne są walki, a nas chłopaki ładnie boksują, fajnie technicznie, jest naprawdę dużo takich dobrych chłopaków. Wiadomo, że to są też tacy tam początki, ale nie, naprawdę walki są fajne i ciekawe. Dużo właśnie było czasówek, ręczników i naprawdę ich było co oglądać. Angelika, wracamy dalej do oglądania, bo jeszcze zostały dwa nasze pojedynki, więc musimy kibicować, oszczędza się trochę gardło. No i do zobaczenia na następnych zawodach, bo mam nadzieję, że będziesz. Oczywiście.